Cześć, witajcie klasycznie jak w każdy wtoreczek. Zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. A o czym sobie dzisiaj powiemy? O takich trochę dalszych rzeczach z pozoru na początek niż kolarstwo górskie. No bo trzeba to odnotować, że wystartował sezon na szosie. Odbył się już pierwszy etap Tour Down Under w Australii, w którym zwyciężył Sam Bennett. I no, jeśli gracie w Pro Cycling Game, w tą online'ową gierkę, to na pewno było to dla Was bardzo znaczące. Widziałem, że posypały się transfery Sama Bennetta do różnych drużyn. Na pewno teraz ceny drużyn Wam się zwindowały. Ja go nie mam w swoim składzie, ale podrzucę Wam w opisie w ogóle link do tej gry, bo to fajna rzecz, żeby sobie gdzieś tam sprawdzić swoją wiedzę gdzieś jest i swoją umiejętność typowania, chociaż zasady są tam trochę inne. Ale odsyłam Was do tej gry, no i odsyłam Was też do śledzenia Tour Down Under, bo to jest gdzieś tam zawsze taki ciekawy wyścig z punktu widzenia jakichś tam pierwszych skowronków takich przedsezonowych, szosowych. No ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby dyskutować o szosie, bo nie od tego jesteśmy, a przynajmniej ja nie jestem od tego ekspertem. Druga rzecz, która Was powinna już bardziej zainteresować, a odnosi się do wyścigu APSA Cape Epic, no to Ghost Factory Team stwierdził, że no w sumie w sezonie olimpijskim czemu by nie wystartować w Cape Epic. Zresztą wiele teamów podejmuje takie decyzje. No i w składzie tego teamu wystartuje Barbara Benko i Anne Terpstra i one będą chciały powalczyć o zwycięstwo wśród kobiet. Zobaczymy, jak im wyjdzie. No i zobaczymy też, jakie kolejne mocne teamy zadeklarują start w tym etapowym wyścigu, który jest no, jednym na pewno z cięższych wyścigów kolarstwa górskiego na świecie. Ostatnia wiadomość jest z naszego lokalnego podwórka i to taka dosyć pewnie wszystkich nas interesująca, no bo dzisiaj rano w Warszawie został ogłoszony i zaprezentowany pełen skład drużyny Volkswagen samochody dostawcze MTB Team. I tak, nie mylicie się, samochody dostawcze, już nieużytkowe. Volkswagen tutaj zmienił trochę nazwę tego działu w swojej firmie, no i też zmienia się nazwa drużyny. I czy mamy jakieś nowości a propos składu? Tak, bo jeszcze jedną nowością jest to, że do ekipy Volkswagena dołączył młody, utalentowany zawodnik Krzysztof Klimek. No i co? Celem numer jeden sezonu dla wszystkich zawodników i zawodniczek Volkswagena jest walka o Tokio. No przede wszystkim jest to walka dla Marka Konwy, chociaż nie wykluczamy też tego, że przy super dobrym sezonie Filip Helta mógłby nas reprezentować w Tokio, no bo czemu nie? No i z kolei wśród pań na pewno duża chęci na start w Igrzyskach Olimpijskich miałaby Aleksandra Podgórska i to jest też całkiem realne. Wszystko zależy od tego, jak się ułoży sezon, no i w jakiej dyspozycji będą zawodnicy Volkswagena. Należy oczywiście trzymać mocno za nich kciuki, no bo im będą lepsi, tym będziemy mieli wyższy poziom na naszym lokalnym podwórku, a tego chyba wszyscy sobie życzymy. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Ja dzisiaj nie będę Was prosił o ani lajki, ani subskrypcje. Jak chcecie, to na pewno to zrobicie. Natomiast chciałem Wam gorąco podziękować za to, jak fajnie przyjęliście ostatni film z niedzieli, czyli TikTok. Jeśli ktoś nie widział, to gdzieś tu się może w którymś z logów pojawi link do tego filmu i także będzie ten link w opisie. No cóż, no na pewno będzie dalszy ciąg tego filmu, bo no trochę się tam, ja też się trochę pomyliłem, znaczy nie tyle pomyliłem, co no czasem w niektórych komponentach ciężko jest zrobić dobry research, no i okazuje się, że jednak są piasty pod mój rower, żeby używać bębenku microspline i ku zaskoczeniu moim i kilku jeszcze innych osób. Natomiast wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam nastąpi ewolucja tego mojego roweru. No i myślę, że za jakiś miesiąc, może szybciej, coś Wam jeszcze o tym opowiem, a na pewno, że Wam na ten temat
pokażę. Także jeszcze raz dzięki, wielkie dzięki za to, że oglądaliście ten film, bo tam odsłony to jest jedno, czas spędzony, jaki spędziliście w tym filmie, to jest jedno, ale bardzo się cieszę, że tyle jest fajnych komentarzy pod tym filmem, gdzieś tam wywiązała się też ciekawa dyskusja. Także jeszcze raz dzięki. Widzimy się oczywiście w piątek wieczorem i później w niedzielę wieczorem. A na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.